Dzień dobry Państwu, a raczej dobry wieczór. Z racji, że moje kółeczko jest w serwisie, postanowiłem, że wyciągnę mojego starego gruza w manualu i pojedziemy się przejechać. Zobaczyć, jak to się dostarczało na starych, dobrych czasów, na zwykłym rowerze. Mamy godzinę 18:20. I tak myślę, że pojeżdżę do 8, w do 9. O ile nie zamarznę, bo mega zimno. Hamulce mi ocierają. Nie wiem dlaczego go ustawiłem. Wydaje mi się, że dobrze. Jadę, bo jadę, a nawet nie wiem gdzie jechać, żeby jakieś zamówienie złapać. Jeżdżąc na zwykłym rowerze, to raczej pasowałoby gdzieś stanąć i poczekać na coś. Specjalnie nie wziąłem mikrofonu. Użyłem gąbkę wyduszającą na kamerę, no i zobaczymy, jak to będzie działać. Aha, już bym się zmachał. Trzeba trochę dopalić te hamulce może. Nie wiem, co mam robić. Jadę nad Wisłą, przejadę, może coś z Kazimierza wpadnie. O, jest, McDonald's, Kazimierz. Biorę. Co do mojego koła z tamtego roweru, no to za mocno dokręciłem nypla przy dociąganiu szprych i rozwaliłem obręcz. Także to już był ten czas, tak jak mówiłem, po urlopie bierzemy i zmieniamy na tą obręcz moto. Także poobcinałem te szprychy, zaniosłem silnik i obręcz do serwisu. Zawiozłem to na hulajnodze. Silnik włożyłem do plecaka. Usztywniłem tak turką, żeby mi się ośka w plecy nie wbijała. Obręcz przewiesiłem przez ramię i przez głowę. Pod pachą. Dzida na hulajnodze pojechałem do zawie. Bo jeżeli będzie w drugą stronę, jak już zaplecie to koło. O ile zaplecie, bo jak zająłem tą obręcz, chodzę tam do sklepu, kładę kawę na ladę, a gość mi mówi, panie, to jest niewykonalne. Mówię, ale jak to jest niewykonalne? Tu trzeba silniczek nawiercić, elegancko. O, już ci mi coś w sterach. Ja pierniczę. Silniczek trzeba nawiercić. Dajemy szprychy 3-2 albo grubsze. I elegancko wchodzi na obręcz. A on mi mówi, no to co? Czy chcesz pan dać mocniejszą obręcz? Ale osłabić silnik? No to jak panu obręcz nie szczeli, to silnik strzeli.
Teraz przyszedł drugi spec i mówi, no to damy cieniowane szprychy do silnika, cieńsze do na obręcz pójdzie tą grubszą stroną i będzie git. Ja to jeszcze inny gościu mówi, no to damy podkładeczki na obręcz i damy cieńsze szprychy. Ja sobie myślę, no nie po to wybrałem obręcz moto, żeby dać grubsze szprychy, żeby on mi dał podkładeczki i dał znowu cienkie szprychy. Na to ten pierwszy mówi, że tak się nie uda, bo obręcz ma kierunki szprych. Już tak wyprofilowana jest. Są otwory na obręczy, że to no nie ma bata. I zostawiłem mu numer telefonu. Zobaczymy. Ma się kontaktować do 2 tygodni. Także zostałem na 2 tygodnie z manualnym rowerem. No i trzeba sobie radzić, nie? Ale coś mi się wydaje, że dzisiaj pojadę, a od jutra sobie urlop zrobię. Dobra, 213. Super, dzięki piękne. Ciśniemy na wyślany. Niewygodnie mi się chodzi, bo mam buty z blokami. Chciałem się trochę odciążyć. I założyłem bloki. Jest maszyna, nie? Dobra, już mi jest za teraz. No, zaczyna się pociąganie nosem. Teraz mnie widzicie w komentarzach. Nie dość, że sapię, bo kondycja spadła od jazdy na elektryku. Jeszcze od zimna. Będzie smarką. W ogóle to pasowałoby sobie może tutaj oponkę cieńszą założyć z mniejszym bieżnikiem, bo to taka dość agresywna kostka jest. Ale nie chcę już więcej inwestować w ten rower, bo już i tak dość zainwestowałem, dość za dużo. Coś mi się wydaje, że ja na nim nie będę jeździł po dzisiejszym dniu. Z Wolcika muszę wybierać sobie. A pojadę tam. Z Wolcika muszę sobie wybierać takie zamówienia krótkie, żeby mnie czasem nie wywaliło. Ciul wie gdzie, bo mam ustawiony skuter. A nie chcę tego zmieniać, bo może się okazać tak, że nie wiem, poniedziałek, wtorek, może czwartek już mi oddadzą to koło. Znowu będę pisał na support, żeby mi to zmienili, no po co. Dobra, Uber dzwoni, wezmę to od razu. Na Uberze mam ustawiony rower Pizza Hut. Dobra. A tu dostawę mamy pod C. Czyli tu, tak? Tak. Kurde, Uber nic nie zrobił, bo jakieś zamówienie nie z
zdążyłem se kipnąć, bo zajęłem się drzwiami. Dzień dobry. Dobra, dzięki. Zaakceptowałem z Wolta i Wolt też mi dał Pizza Hut. Ale nie biorę, bo jedzie w dwóch różnych kierunkach. Jakbym był na elektryku, to bym przyjął. Co by nie. Kurde, nie ma żadnego licznika. Nie wiem, z jaką prędkością jadę. Dobry, 6A? 6A? No to mam. Super, dziękuję. Jeszcze Starowiśna, gdzieś tam babosza ze Starowiśny. Myślałem, że trochę dłużej się będą bawić z tym zamówieniem, to bym sobie tą sztycę ogarnął, żeby nie trzeszczała. Ale jakoś wyjątkowo na czas. Nie sądziłem, że tak będą zamówienia wpadać. Będę musiał po odebraniu z jednej apki wyłączać drugą. Jeszcze narobię sobie problemu, że nie odbieram zamówień. 800 metrów dostawa. Co ten Wolt daje? Taki taramen. Chyba coś daleko. No Liopop mi z Wolta wpadło. 12 zł to nie będzie dalekie. To zaakceptowałem sobie od razu. No ciekaw jestem, jak będzie mnie słychać w tych zbudowanych mikrofonach. Staram się trochę drzeć mordę, aż się ludzie patrzą dookoła. Dlatego też właśnie używam mikrofonu, żeby trochę ciszej mówić. Nawet jest to zauważalne przy niektórych odbiorach zamówień, jak podaję numer. Na nagraniu słychać elegancko, wszystko pięknie, ładnie, czysto. A gość, który stoi przede mną, mnie nie rozumie. I muszę nieraz powtarzać ze 2-3 razy. Co będziemy mieć? Dobra. Trzeba przybudować, bo
tam się na windach, ale wydaje mi się, że teraz pojadę znowu na piątkę, tak? Bo tam tikłem. Wyłączam tego Ubera. No, aktualizacja jest w aplikacji. To włączymy akurat aktualizację. No, tramwajka 53 jedzie na osiedle Piastów. Jakbym jechał koło Odera, to może tramwajem sobie podjechał. O tym nie pomyślałem, przecież tramwaje tam mogą mieć. Z taką jazdą, z Jedlonkiem, to moment by do kondycji wrócił. 2 tygodnie i maraton mogę trzaskać. Dobra, 6-7. 6-7. I lecimy, Grzeg Górzecka 77. Ciekawe, kiedy przestanę gadać. Jak przestanę gadać, to znaczy, że już jestem zmęczony. Ale tak jakoś podejrzanie rzuca mi krótkie trasy. W sumie wszystkie poza jedną były krótkie. Wyglądałoby to tak, jakby brakowało rowerowych kurierów. I daje skuterowym te krótkie traski rowerowych. Może tak być. To jest taki najgorszy okres, bo założyłem pod koszulę i kurtkę i tak jak sobie jadę, jest ok. Ale tylko gdzieś do knajpy wejdę, no to trzeba się rozpinać. A i tak mi jest za gorąco. No i potem znowu jadę. To mi jest lodowato. No i później wywrotka do łóżka. 40 stopni gorączki. El Cuatro. Najlepiej jakby było, jak jest zimno, to żeby było cały czas zimno. A nie tak tu ciepło, tu zimno. Ja mam jechać, bo tam. W ogóle ustawiłem się chyba najlepsze ustawienie, jakie można ustawić na noc w tej Action 5. No poza jednym ustawieniem, co mi tam Macia doradza jeszcze, żeby manualny szater ustawić. Ale to dopiero jak to się nie sprawdzi, to spróbuję tamtego. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja tu skręcę, proszę pani. Śmiało można jechać. Ja muszę ten lokum znaleźć. No i dobra, włączamy Ubera, który pierwszy do. Ja się kieruję pomału w stronę galerii.
dobrze przetrę tą szlicę. Później patrzę. Włoch też daje. Z dostawą gdzie? Daleko. 7 km. Chyba z kwiatkami. To nie, patrzę na dobrego. Chcę przejechać na Królewską, czemuż by nie? Ale zajęłoby mi to dobre ponad pół godziny. Nie no, dajcie tak rozdrzewkowo, takie po 3-4 km. Mogę robić. O, tu mamy coś ciekawego. Za 14 zł. No i to wezmę. Z Wielopola. Viet Coffee and Food. Jakiś Wietnamiec chyba. No, do tej jazdy tutaj to ja nie wiem, czy by się nie bardziej sprawdził ten sztywny wideł, co miałem tutaj na początku założony, zanim wróciłem w prąd. Vietnam Food. Ale kofi też tu jest? Właśnie chyba plecak Wolta zakończył swój żywot. Dobrze, że ten Glovo wymieniłem. Wygląda to tam tak, jakby wystarczyło tylko podszyć. Muszę tylko teraz nie zapomnieć wyciągać tym przednim. Wpuścisz? Nie wpuścisz? Dziękuję. Nie brałem szumkę. Kluta by wystarczyła. Ja pierdzielę. Ale kaleka. No normalnie wyjechał pod most i zmachany jak świnia. Kumba, ale ty jesteś świnią. Jak te hamulce? Tył zaczął działać. Gorzej z przodem. Wydaje mi się, że to już jest kwestia klocków. Bo z tyłu mam... Ja już pomijając to, że mam zacisk lepszy. I klamkę. No ogólnie hamulec mam z tyłu dwie półki wyżej. Ale mam klocki wrzucone BC metaliki.
a z przodu jakieś gówno, które fabrycznie dodają do MT200. Czyli pewnie jakieś organiczne. Nie wiem, czy na jakie piwo zarobiłem już. Mogę coś kupić. No i pomyślę, że jeszcze rok temu zakupany z Biedronki na Glovo. W śniegu, co nieostrzeżone się przejechać nie dało. Z uśmiechem na gębie, z bananem człowiek robił po 50-60 km. Później kupił silnik do roweru. I patrzcie się, co się z chłopem stało. No. Wrak człowieka. Dobry, troszeczkę się to wylało. No, to minimalnie. Tu ma winda. Ja poleciałem tam. Okej. Dobra, odbiór mamy z rynku podgórskiego. Z Wietnama. Tu gdzieś z Wietnamu. Knajpa na rynku podgórskim. A co to za palenik? Co to, jakieś lody? Nie wiem czy... jechać na tym rowerze, czy nie odebrać zamówienia, wrócić się do domu, wziąć hulajnogę i na hulajnogę to zawieźć. Trochę mi zajmie tam dojazd na tym rowerze. A już pomijam fakt, że ta lampka gówno świeci, a muszę dojechać pod plazę. Tam w tych ciemnościach. Ale to dobrze, jak ja chwilę pojeżdżę na tym rowerze. Później jak ty... Pilnuj swojego pasa, ziomek. Później jak wróci kółeczko, to może tak nie będę nadużywał kciuka. przez chwilę chociaż. Wydaje mi się, że teraz jadę pod wiatr. Więc do klienta będziemy jechać z wiatrem. To chociaż tyle. Hello, Wietnam. Idziemy zobaczyć, jak nakładki sobie kamerka poradzi. Jeszcze tego nie otworzyli. Uwaga! Wygląda, by było skończone już. Jak wróć
wrócimy już, no to będzie co robić. Gdyby jeszcze stawki podnieśli, już możemy śmigać. Będę chyba jechał do plazy, bo to może być tu wcześniej, a na manualnym rowerku nie uśmiecha mi się nadkładać. Tylko raczej wolałbym jeździć najkrótszymi możliwymi trasami, niż jakimiś skrótami każe jechać. Ja to w dupie mam. Nie jadę Mogilską. Ty, panie Darek Sin. W rowerze istnieje takie coś jak przerzutki. Jak jest ciężko, to sobie można dać mniejszą. To robimy odcinek na gravelu. Nie no, żartuję. Szkoda by mi było, jakby mi go ukradli. Zostało mi jeszcze 5 rat do spłacenia. Coś się dzieje na Tauron Arenie. To jakiś koncert? Andrea Bocelli? Serio? Chciałem z tego miejsca najmocniej przeprosić klientów, którzy nieświadomie uczestniczą w odcinku pod tytułem Darek Sin dostarcza na manualu, bo zamówienia mogą zostać dostarczone 5-minutowym, no max do 10 minut opóźnione. Z powodu tragicznej kondycji rajdera. Ale to po części też jest wina panów z serwisu. Bo gdyby zrobili mi szybciej moje koło, to pewnie bym nie wpadł na tak głupi pomysł. Jadę tu jakoś w ogóle dookoła. Tu bym to jakoś ściął pewnie. Ale nie wiem, czy jest przejazd, a nie chce mi się. Nie chce mi się sprawdzać i nie chciałoby mi się wracać. Więc jadę już tak jak prowadzi. Zostawić pod drzwiami. Co? Ja pierdolę. Co blok, to lepsze kartki wiszą. Nie wierzę w to, co czytam. Nie no, mi się już tam z domu nawet nie chce wracać, a to dopiero jeszcze jakieś zamówienie robi. Mam dość. Minęło godzina 40. Szkoda, że nie włączyłem sobie zegarka, żeby sprawdzić, ile kilometrów czasnąłem. Dobra, wracam do domu miastem, z naszym Mogilską.
odpadnie w stronę domu. Ale to na pewno już wyłączam Ubera, bo z nim ja nie wiem, gdzie będę jechał. Przyjmujemy tylko Volta w stronę domu. Ewentualnie mogę dojechać gdzieś po coś kilometr, dwa, ale dostawa ma być w stronę domu. Z Mogilskiej na Płaszów. No i o to nam chodziło. Proszę Państwa. Bierzemy tutaj Finola po drugiej stronie ulicy. Hello my friend! Kurwa, psie gówno jakieś na moim miejscu parkingowym. Co to ma być? Dobrze. 10? 0,10. Cię, no nie lej. Dobra, ok. 0,1 na czym? Tak, 0,10. 0,10, 0,1. 0,1,0. Takie trochę dziwne miejsce dostawy, bo to jakby na ogródki działkowe na Lipskie. Zastanowić nad jedną rzeczą jeszcze, no bo w sumie najdroższa to jest bateria. Ja mam dwie, jakbym kupił sobie koło sterowniczki do perelki wyświetlacze, koło z silnikiem, to już bym sobie wziął 1000. Zrobić sobie taki zapasowy elektryczny rower. Tu to wrzucić. Ile takie koło? 1000. No nie no, 1200 kosztuje z tym moim. 2000 watów. To wróćmy 1000 koło, 900. Wyświetlasz nie musi być ten. Za 350 zł może być tańszy za 200. No to mamy 1100. Sterownik 300. Może by się zamknął w dwóch klockach z tym. Nawet mniej. Trzeba się zastanowić. Dostawa jest gdzieś tu. Gdzie jest pan żony? Ja wiem, że kiedyś tu się w tych kanałach bezdomni chowali. Już kilka trupów stąd wyjęli. Dlatego to jest tak pozalepiane. Ale gdzie jest pan żony? Jestem na zewnątrz. No, zawsze się musi coś przytrafić na ostatnie założenie.
napisałem na supporcie, że jestem pod pineską, a klient ani me, ani be, napisałem mu, że na zewnątrz jestem. Czy jakieś okrutki działkowe tu są? No nie wiem. Jesteś w kolejce. Jakiej kurwa w kolejce? Jestem w czarnej dupie, a nie w kolejce. Mam nadzieję, że to jest to, bo wydam komuś innemu. Do widzenia. No to co? Podsumowując na dzisiejsze zmaganie, mamy 12 na Uberze, 75 niecałe na Wolcie, co nam daje 87 na 2 godziny. Daje 3, nie? 4 czy 50? Także jak na rower manualny, a wielokrotnie na elektryku miałem słabszą godzinówkę, ale to kwestia tego, że sypało ci zamówieniami. Chyba już sypać będzie. Dobra, zobaczę, czy mi się będzie chciało. Zobaczę, jak z tym dźwiękiem. Na pewno nie wyobrażam sobie, że bym jechał z mikrofonem przy gębie, no bo to będzie tragedia. A na tym to nie wiem, czy będzie mnie słychać. Sprawdzimy, zobaczymy i widzimy się albo niedługo, albo jak mi koło oddadzą. Siema, piono. Teraz tak wyłączałem tą kamerę, to dużo bardziej się grzeje z tą gąbką wytłumiającą, dającą założona. To jest 15 stopni, a kamerka ciepła jak przy 35 stopni.